Dzień dobry kochani, Paulita znowu w kuchni wita. Słuchajcie, już coraz bliżej święta, więc jeszcze tylko ten filmik, następny i będziecie mogli sobie już na spokojnie posiedzieć z rodzinką. Może jakieś pomysły ode mnie zaczerpniecie i zrobicie, to się pochwalcie potem już na spokojnie, co robiliście, co smakowało, a może jakieś inne fajne przepisy wykorzystaliście. I słuchajcie, ja dzisiaj w ogóle znowu zaczynam kombinować, bo część przepisów, które już są na Cookidoo, mam przerobione, przetrawione i w ogóle, więc chciałabym zrobić coś innego. No i znalazłam, słuchajcie, taką sałatkę. Sałatka wielkanocna. Ona jest na przepisowni.pl. Ja sobie ją zaimportowałam i dorabiałam te kroki, żeby mieć ustawienie już na Thermomixie. Dopiero jak dacie zaimportuj, to możecie wtedy sobie zmieniać, tak? Takie ustawienia, zobaczycie jak tu będzie. Ale oczywiście co? Zaczynam od tego, że w przepisie tego nie ma, że trzeba ugotować jajka. Rozpoczniemy gotowanie i tutaj właśnie jest udanego przygotowania Twojego przepisu. Układamy na desce krakersy, ale zanim ja ułożę te krakersy, muszę ugotować jajka. I teraz tak, wodę już sobie tu wlałam, układam jaja i one się będą gotowały, a ja sobie w międzyczasie ułożę krakersy. Bo potrzebujemy 6 ugotowanych jaj na twardo, one się tu gotują, a ja już Wam mówię co dalej. Układamy krakersy na desce. O, już się jeden połamał. Delikatne one, krakersiki są delikatne. To ma być kwadrat 6×6. Także 3, 4, 5, a u mnie nie będzie, no będzie tak na styk. Także tu 6 i tu 6. Jak już sobie ułożymy te krakersy, ugotują się nam jajka, to ja wrócę dalej, powiem Wam co dalej, bo to taka będzie fajna sałateczka. Aczkolwiek jeszcze jej nie próbowałam, więc zobaczymy. No to co kochani, to do zobaczenia po ułożeniu i po ugotowaniu jajek. Więc kochani, ułożyłam te krakersy, ale ułożyłam je troszkę inaczej, bo ułożyłam 5 na 5, bo tak 6 na 6 już mi wystawały za deskę, więc trochę je skróciłam, jest tu 5 i tu 5. Taki kwadrat, prostokąt jakiś wyszedł, bo wyszedł bardziej prostokąt, bo te krakersy są podłużne. Ale dobra, lecimy dalej. I teraz tak, do naczynia miksującego wkładamy 100 g sera i niby tu powinno wagowo, o, jest, 100 g sera. Ale, i tu nam od razu pokazuje, że 200 g papryki czerwonej, ale najpierw zmiksuję sobie ser i to na pewno będzie więcej. Dam to, co mam, bo podobno tutaj, jak tak czytałam, bo też tej sałatki nie robiłam, jak czytałam, to lepiej dać sobie więcej składników, więc tak naprawdę ja dam chyba podwójnie. Zobaczę papryki, ile mam. Dobra, 200, niech będzie tak. Wracamy. No, no. I teraz mamy... Obroty 8 sekund, obroty 5, rozdrabnianie sera. Dobra. No i teraz tak, następnie dodać 3 łyżki majonezu i pokrojoną w kostkę paprykę. I teraz kochani, no po co ja mam paprykę kroić w kostkę? Jak ja sobie widzicie, dam tą paprykę, wytaruję w większe kawałki, włączę sobie obroty. I też powinno się udać, tak? Bo znowu kroić paprykę w kostkę, no to tak trochę niefajnie, no bo po to mam Thermomix. O, fakt, że i tak muszę pokroić, no ale to nie w kostkę jakąś dokładną. I teraz ryzyk fizyk. Jakie to będą obroty? Przypuśćmy, że sobie zrobimy na pewno nie 8 sekund, tylko z 3 sekundy i obroty niech będą 3, 3, 3. Zobaczymy, czy to w ogóle coś... Nie, jeszcze za mało. Czyli w sumie dajcie sobie obroty sekundy 7, obroty 3. Też chyba jeszcze. Dobra, dodajemy tak. Cofamy wszystko. Tink, tink, tink. Słuchajcie, dajemy tak naprawdę, bo... Za duże, no za duże tu mamy kawały i sera i tego, więc tak naprawdę po prostu. Tam było 7 sekund, obroty 3. Ja tu dorzucę jeszcze 3 sekundy, ale obroty 4,5.
No i teraz jest dobrze. Już Wam pokazuję. O, teraz jest przepięknie. Zobaczcie, widzicie? Jest przecudownie. Na to, czyli najpierw sobie spróbujcie. Nawet dajcie 4 sekundy obroty 7. 4 sekundy obroty 4,5. Powinno być. A jak nie, to musicie po prostu dodawać czas. 3 łyżki majonezu. 3 łyżki majonezu. Czyli ja muszę dać 6 łyżeczek. 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. I co tu mamy? 5 sekund obroty wsteczne i 2. 5 sekund obroty wsteczne 2, czyli takie mieszanie tylko. Czyli pomiesza nam się tutaj ta papryka z majonezem. Teraz tak. No. Teraz doprawiamy solą i pieprzem. I to teraz jest zagadka. Ja tak mniej więcej nasypię sobie pół łyżeczki pieprzu i pół łyżeczki soli. Wiecie, tutaj możecie sobie doprawić po swojemu, bo każdy ma z nas swój gust. No i niekoniecznie będzie jednemu smakowało tak, drugiemu tak, więc ja tu wsypałam. Damy tryb mieszania jeszcze. Co prawda tu tego nie ma, ale ja sobie znowu dam 5 sekund, obroty 2 i to musimy rozsmarować na naszych krakersach. Także kochani, ja sobie to rozsmaruję na spokojnie, już Wam pokazuję jak to wygląda. Rozsmaruję na spokojnie i układamy następną warstwę krakersów. O, patrzcie, jaka piękna masa wyszła. Czyli tak, rozsmarowujemy, nie będzie to łatwe zadanie, żeby te krakersy, możecie to też do foremki jakieś włożyć, tak? Ale tak, rozkładamy na krakersy, druga warstwa krakersów i robimy następną masę. Także widzimy się za chwilę. No i kochani, lecimy dalej z tą naszą sałatką. Ja tu warstwę zrobiłam, celowo ułożyłam te nasze krakersy tak jak tamte były tak, to te tak. Może się tak nie będą rozchodziły, no na razie wygląda dosyć fajnie. Lecimy dalej. Teraz tak, wkładamy 60 g cebuli. Cebulka. Dobra, niech będzie tyle. Jeszcze raz tyle. I do tego korniszon. I właśnie, tu korniszonu nie ma takiego, żeby ile dać. Nie chcę też przesadzić, ale także na taką ilość to myślę, że 3 takie ogóreczki będzie super. I teraz co? 4 sekundy obroty 5. Lecimy z tym, 4 sekundy obroty 5. W międzyczasie odcedzić tuńczyka. Widzicie. Teraz co tu dalej mamy? Zgarnąć kopystką. Dobra. O, cudownie nam się rozdrobniło. Zobaczcie, tu akurat jest fajnie. Więc tak naprawdę tą paprykę też tak można. 4 sekundy obroty 5. No nie wiem, musicie przetestować. Widzicie, uczymy się wszyscy, nie tylko ja testuję. Zgarnąć kopystką, na dno dodać tuńczyka. Tutaj jest niby półtorej puszki odsączonego z tej oliwy. To jest tuńczyk w sosie własnym. Ja dam 2 puszki, bo tak wszystkiego dałam więcej, nie mogłam oderwać tego. Dobra, i teraz co? I znowu 2 łyżki majonezu, czyli 4 łyżeczki. Ja już tego nie doprawiam. Powiem Wam szczerze, że tamta pierwsza warstwa była dosyć mocno doprawiona. Trochę chyba przesolona, albo tak trafiłam. I teraz znowu 4 sekundy obroty. Nie. No tak, 4 sekundy obroty 3, ale to są obroty wsteczne już powinny być. 4 sekundy obroty 3, pamiętajcie, tu mamy już obroty wsteczne. Żeby tylko pomieszać. I teraz znowu masę dajemy na nasze krakersy i robimy kolejną masę. No, przepięknie. Pasta z tuńczyka. Ho, ho, ho. Dobra, czyli tak, ja smaruję sobie tu tą swoją masę. Nakładam ostatnią już warstwę krakersów i tak naprawdę jeszcze niewiele kroków, ale ona potem musi się schłodzić. Także widzimy się za chwilę.
No i lecimy dalej. Już mamy tyle warstw, w sumie jakby policzyć to 5. Patrzcie, jak to zaczyna ładnie wyglądać. Ale to jeszcze nie koniec. Bo teraz tak, oczywiście za każdym razem przepuczcie to sobie, żeby to też rozróżniać takie smaczki, tak? Mówię o naczyniu. Teraz tak, do naczynia dajemy białka. Czyli oddzielamy nasze jaja, białka od żółtek. I najpierw dajemy białka. Dobra. Jedną łyżkę majonezu. No dużo majonezu tu idzie, dużo, dużo. Ale no to jest sałatka, tak? Ona nie może być znowu sucha. Dobra. I teraz troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu. Znowu, to jest do smaku, więc no tutaj nie ma nic takiego, więc też tak myślę pół na pół. Pół łyżeczki pieprzu, pół łyżeczki soli, aczkolwiek pieprzu można dać trochę, żeby ten smaczek przełamać. I znowu miksujemy. 3 sekundy obroty, 5, ale pamiętajcie wsteczne. Dobra, lecimy. Bo to przy wstecznych też nam się zmiksują te jaja. Pokażcie. Czy nie? No, wyszła przepiękna papka, zobaczcie, widzicie? Także jeszcze widzę pieprz nie do końca wymieszany. Dobra, i teraz tak, znowu to układamy na nasze krakersy. To trzeba znowu rozsmarować. O, jeszcze się woda leje z naczynia. I teraz będziemy robić chyba już ostatnią warstwę z tego, co mi się tam kojarzy. Z żółtkami. O, czekajcie, chcę tu wybrać jak najwięcej tego. Dobra. Jeszcze troszeczkę. Dobra, mamy. Dobra, krok następny. Tu mam nóż, sobie rozsmaruję to nożem. Ale żeby Was nie zatrzymywać, to mamy tak. Teraz wkładamy żółtka. O. I co robimy? Miksujemy je. Najpierw musimy w międzyczasie, teraz tak, 3 sekundy obroty, 5. Także też miksujemy nasze, a tu mogą być noże. A w międzyczasie trzeba rozsmarować. Widzicie, to jest chwila, moment. I powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że zredukowałam te swoje krakersy, bo jakby było 6 na 6, to myślę, że tych mas by było troszkę za mało. To by było tak, niekoniecznie każdy krakersik byłby posmarowany. A tak jest idealnie. Nawet bym mogła rzec, że mogło być jeszcze mniej, czyli na przykład 4 na 4. O, widzicie? Tu są nasze białka. No, mogła to być większa warstwa. Żeby to każdy chociaż był maźnięty tym. O. To też tworzy takie ładne kolorki, jak będziemy to kroić. No, tak się staram. O, dobra. Dobra. No, jeszcze tu. Co tam z tymi naszymi jajami? No i co? Mamy zmiksowane nasze żółtka. I teraz tu musimy tak, ułożyć żółtka, zostawiając od po 1,5 cm od każdego brzegu. Czyli tak sobie rozsypujemy nasze żółteczka. No, niekoniecznie one chcą spaść. O. Ale widzicie, jest ładnie. O. Zostawiając po 1,5 cm od brzegu. No nie wiem dlaczego w sumie. Bo tak jest akurat. No ale dobra, żeby było kolorowo, to może tak ma być. No jeszcze trochę. Słuchajcie, ja to sobie wygrzebię na środek. Zaraz to porozkładam. O. Dobra. Już kończymy, nie denerwujcie się. Wiem, że tak w sumie trochę czasowo to zeszło, ale zobaczcie, jak to ładnie będzie wyglądało. Jeszcze tylko jedna rzecz, którą dodamy, chowamy do lodówki i już będziemy jeść. No najlepiej, żeby ta sałatka była sobie w lodówce do 12 godzin, ale oczywiście wiecie, że u mnie to nie ma takiej opcji, bo przecież trzeba spróbować ją szybciej. Dobra. I na wierzch posypujemy sobie naszym szczypioreczkiem. Słuchajcie, patrzcie, jak to pięknie wygląda, naprawdę. Taki trochę jak mazurek świąteczny. O, ale zapach szczypiorku, tego świeżo pokrojonego, to jest petarda. O,
No cudownie, cudownie to wygląda. Świetnie, smacznego mamy napisane. Zobaczcie. Jak jakieś takie ciasto, prawda? Takie typowo świąteczne ciasto, o. Warstwowe. Dobra, kochani. Czyli co? Ja to chowam do lodówki. No i będziemy próbować za kilka godzin. No, zobaczymy. Czy to będzie kilka, kilkanaście, czy no może godzina. Do zobaczenia. Jak chciałam Wam pokazać na załączonym obrazku, sałatka już po części jest zjedzona. Aha, taki psikus. No ale cóż, no muszę Wam też pokazać, że sama też ją jem. Krakersiki przeszły przecudownie. Słuchajcie, one się tak namoczyły. Oczywiście to jest, patrzcie, taka sałatka warstwowa. Pięknie ona wygląda, podana na stół, w ogóle robi wrażenie. No i próba, no ja już wiem jak ona smakuje, ale dobra, udam, że nie. Powiem Wam, że czuć tego tuńczyka, tak. Jednak trochę mogłoby być więcej majonezu, bo jednak te krakersy wciągnęły. Ale jest przepyszna. Naprawdę, możecie śmiało robić tą sałatkę. Nie pożałujecie. Nie powstydźcie się. Także, kochani, polecam Wam sałatkę warstwową z krakersami. Piszcie, co tam jeszcze robicie na święta. To jeszcze tylko jeden przepis Wam rzucę i sobie będziecie świętować, a my będziemy dopiero się, no to mówię, w czwartek jeszcze jeden przepis i dopiero we wtorek. Nie będę Wam przeszkadzać, zaburzać atmosfery. Będziecie mieli ochotę, to możecie zawsze powrócić do starszych filmików. A tymczasem lecę sobie na sałateczkę. Buziaki, pa!